Wierzbica. Wieś, właściwie osiedle przemysłowe w Polsce, położona w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Wierzbica. W latach 1469-1863 miasto. Miejscowość należała administracyjnie do województwa radomskiego w latach 1975-1998. Miejscowość jest siedzibą gminy Wierzbica. W 1198 roku został wydany dokument przez Kancelarię Diecezji Krakowskiej, gdzie biskup Getko reguluje zasady poboru dziesięciny przez klasztory bożogrobców w Miechowie i cystersów w Wąchocku. To właśnie ten klasztor wystawił prawdopodobnie drewniany kościół świętego Idziego w Wierzbicy i prosił władze diecezjalne o uregulowanie sprawy dziesięcin na terenie nowej filii parafii klasztornej. Wierzbica w tym okresie była dobrem kościelnym w posiadaniu klasztoru. Na prośbę tamtejszych opatów książęta krakowscy nadawali wsi kolejne przywileje. Tak Leszek Biały obdarzył wieś nieznanym nam bliżej przywilejem. Bolesław V Wstydliwy nadał w 1247 roku przywilej propinacji dobrom wąchockich cystersów, to jest Iłży, Tarczkowi i Wierzbicy. W 1229 roku wieś została wymieniona w dokumencie księżnej Grzymisławy. Ostatecznie całość dóbr wierzbickich, a więc nie tylko wieś, ale i okoliczne tereny uprawne, klasztor w Wąchocku otrzymał w 1275 roku od braci Ottona i Krystyna ze Skrzynna na mocy testamentu ich ojca Piotra. Wierzbica pozostawała w rękach cystersów wąchockich do końca XVIII wieku. Miasto w okolicy osady Wierzbica, o takiej samej nazwie, zostało ulokowane w 1414 roku, zaś prawa miejskie nadał Wierzbicy Kazimierz IV Jagiellończyk na Sejmie Radomskim 12 lipca 1469 roku. Dodatkowo przywilej zawierał nadanie cotygodniowego targu w soboty oraz trzech jarmarków. 11 kwietnia święto świętego Filipa Apostoła, 25 lipca święto Jakuba Większego i 14 września na podwyższenie Krzyża Świętego. Równocześnie z nadaniem prawa niemieckiego nastąpiła parcelacja gruntów folwarcznych. Miasto cysterskie rozwijało się prężnie i w pewnym okresie miasto przewyższało nawet liczbą mieszkańców sąsiedni Radom i Iłże. W 1502 roku Aleksander Jagiellończyk potwierdził wszystkie dotychczasowe przywileje miasta. Ze względu na uciążliwe świadczenia pańszczyźniane wynikające ze zwiększania powinności mieszczan przez zarządzającego nim ojca Rafała, wierzbiczanie zgłosili protest do króla. W odpowiedzi na to Zygmunt I Stary w 1540 roku potwierdził konstytucję sejmową regulującą pańszczyznę mieszkańców dóbr kościelnych. W 10 lat później jego syn Zygmunt II August potwierdził wszystkie wydane dotąd przywileje miasta. W okresie wczesno-nowożytnym utrwalił się zwyczajowy trakt lokalny. Opoczno, Skrzynno, Szydłowiec, Jastrząb, Wierzbica, gdzie powstały dwie odnogi, do Iłży oraz w kierunku Skaryszew-Zwoleń. Na podstawie takiej sieci komunikacyjnej rozwinął się w mieście lokalny handel, którego głównymi towarami były poza płodami rolnymi wapienie i garbowane skóry. Miejscowa gospodarka rzemieślnicza rozpoczęła produkcję oleju rzepakowego, który w pełni zaspokajał potrzeby terenów między Wisłą, Pilicą a Nidą. 27 grudnia 1775 roku Stanisław August Poniatowski ostatecznie podtrzymał wszystkie przywileje Wierzbicy. Po upadku powstania styczniowego w 1870 roku Wierzbica utraciła prawa miejskie.
a po pożarach w 1873 i 1904 znacznie podupadła. W XIX wieku powstały tu garbarnia, olejarnia, wiatrak i piece do wypalania wapna. Wierzbica nie odzyskała praw miejskich, a z dawnego miasta pozostał charakterystyczny trójkątny rynek. W rejestrze zabytków nieruchomych wymienione są następujące obiekty. Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa z XVIII wieku, cmentarz rzymskokatolicki z pierwszej połowy XIX wieku oraz cmentarz epidemiczny przy drodze do kolonii Zalesice. Ponadto we wsi zachowało się kilka drewnianych domów mieszkalnych z XIX wieku, ustawionych szczytowo do ulicy. Dawny wiatrak drewniany z końca XIX wieku, stojący niegdyś w południowej części wsi, przy drodze do Mirca, przeniesiono do Muzeum Wsi Radomskiej. W latach 1952-1955 powstała tu cementownia Przyjaźń w oparciu o miejscowe kopalnie wapienia i radziecką technologię. Po 1989 roku nazwa została zmieniona na cementownia Wierzbica. W 1996 roku właścicielem cementowni został koncern Lafarge, który 12 października 1997 roku wygasił piece. Francuska firma zaoferowała najwyższą cenę za akcję, ale zarazem najgorsze warunki inwestycyjne. Prezes cementowni Jacek Kuna, zarząd oraz związki zawodowe walczyły o unieważnienie przetargu, którego finalizacja oznaczałaby szybki koniec zakładu. W tym okresie spółka zatrudniała ponad 1000 osób, a drugie tyle było zatrudniane w mniejszych, lokalnych firmach współpracujących z cementownią. W latach 1992-1995 zakład był rentowny i nie przynosił strat. 17 września 1996 roku Jacek Kuna zginął w wypadku samochodowym. Kilkanaście dni po jego śmierci nowe władze podpisały umowę wstępną, która zapoczątkowała upadek i całkowitą rozbiórkę cementowni Wierzbica. Cementownia Wierzbica 2, a raczej pozostałości niedokończonej cementowni Przyjaźń. Cementownia Wierzbica była pierwszym zakładem zbudowanym po wojnie. Została uruchomiona w 1952 roku. Zainstalowano tam piec obrotowy o długości 150 metrów i wydajności obrotowej 600 ton cementu. Był to jeden z największych pieców obrotowych w Europie. W Wierzbice 2 za czasów Gierka zainwestowano grube miliony, a nawet jej nie skończono. Zawsze krążyły opowiastki, że cement można było zbierać z okolicznych pól. A teraz betonowe miasto, surowa struktura i zbrojenie. Tylko słoneczna pogoda łagodzi brutalny obraz działalności czasu i ludzi. Krajobraz jak po bitwie. Przygnębiający widok rozpadającej się pozostałości po wielkiej inwestycji PRL-u. Wejście zewnętrzne na samą górę 100-metrowego komina. Wspawana metalowa blokada uniemożliwia wspinanie się śmiałków na samą górę. Przerdzewiałe elementy balkonów nie dają 100-procentowego bezpieczeństwa. Wydaje się, że komin nie jest taki wysoki, ale drabina gdzieś w górze ginie w perspektywie obrazu. Nieszczęśliwy wypadek podczas skoków bungee z komina w 2004 roku podczas nagrań do programu TVP zakończył się śmiercią 27-letniego Rafała. Podczas silnego wiatru na zewnątrz, w środku komina występuje taki ciąg powietrza, że trzeba mieć okulary, by czarny pył z podłoża nie wpadał do oczu. A kiedyś było tu piekło. Wystarczy przejść kawałek, aby dostrzec okolice, których przyroda z pewnością skorzystała na nieskończeniu tej cementowni. W jej pozostałościach można było nawet dostrzec pustulkę,
która ukryła się gdzieś w złączeniach filarów. Mimo że ruiny nadal straszą, obok znajdują się sielsko-anielskie klimaty wiejskie.